Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Miało go generalnie nie być, ale mnie zainspirowałaście. O, słuchajcie, tutaj mieszkają moje płatki pod oczy. Tu mieszkają, no, generalnie wszędzie. Ale pokażę wam, co Natan dostał, słuchajcie, na dzień taty. Szaszłyka w żłobku. Bardzo kreatywnie. Dzisiaj mu chyba zrobię na obiad. Bo ma tam kiełbaskę, paprykę, cukinię, no wszystko. I moja ukochana kawa z 12% śmietanką. W sensie ostatnio bardzo lubię takie konkretne kawy, którymi można się niemalże najeść. I słuchajcie, punktem zwrotnym dzisiejszego vloga, jak już sobie zrobię kawę, rozprężymy się trochę, pokażę wam nowości od kuleczki, jest moja wizyta wczorajsza u lekarza. Ja myślałam, że szowiniści wymarli, że ten gatunek to jest coś, o czym ja słyszałam, ale nigdy się z czymś takim nie spotkałam, bo ja muszę wam powiedzieć szczerze, że nawet pracując w banku, obsługując firmy, deweloperów i różnych innych klientów, którzy naprawdę byli na poziomie, ale też często mieli wygórowane wymagania co do obsługi i tak dalej, no wiadomo, im więcej jakby klient ma biznesu, tym więcej wymaga od tego, kto mu coś proponuje, czyli od nas wtedy bankierów. No to powiem szczerze, że na ten moment byłam taka wyszkolona w ogóle w różnych zachowaniach i tak dalej. To mi bardzo też pomogło jakby zawodowo też trzymać dystans, trzymać, wiecie, tą ramę. Ale wczoraj u lekarza myślałam, że ta rama po prostu spłonie, spłonie, że po prostu nigdy nie spotkałam. I tak jak wam mówię, nigdy nie spotkałam szowinisty, słuchajcie, w swoim życiu takiego rasowego. Także opowiem wam o tej sytuacji, ale najpierw, słuchajcie, biżuteria, kawusia, troszeczkę się odprężymy, powlogujemy, porozmawiamy, bo dzisiaj mówię, tak, niczego szczególnego nie planowałam, ale że wy czasami lubicie posłuchać o czymś, co was nie dotknęło, ale to jest ciekawe i fajnie, że z tym się nie spotkałeś, to wam po prostu opowiem. Także kawa. Biżuteria. Dobra, w zasadzie może tak mi będzie wygodniej. Ja w ogóle muszę wam powiedzieć, że uwielbiam, jak mam w mieszkaniu taki półmrok. Mnie to totalnie relaksuje, nie jestem taka na świeczniku, mam wrażenie. Zwłaszcza, że my nie mamy, słuchajcie, już nie chodzi o to, że jakiś sąsiad na przykład coś zobaczy, ale mamy taką odległość między blokami, że naprawdę ciężko by się było domyślić, kto w co jest ubrany i tak dalej. Więc ogromnym plusem tego osiedla jest to, względem innych, które teraz budowane są, że nie jest to akwarium, to jest przestrzeń, to są place zabaw, to jest miejsce, żeby wejść, mamy wychodek, słuchajcie, dla psów. Także generalnie ja się jakby pod tym kątem tak nie czuję, ale ja lubię półmrok, wyciszenie, bo wiecie co, pracując w takich wyższych obrotach w ciągu tygodnia, cały czas jak ktoś was atakuje, słuchajcie, prośbami, mailami, telefonami, to po prostu mam wrażenie, że w mieszkaniu jestem taka sama. I dzisiaj ja też poprosiłam Natana, żeby poszedł do biura, i żeby po prostu dało mi w samotności popracować, bo ja potrzebuję przestrzeni jakby swojej dla siebie. Także dobry mamy pod tym kątem układ, że Natan i tak ma jakby biuro w Łodzi, bo jego firma jest, wiecie, rozsiana na całym świecie, ale ma biuro w Łodzi, może po prostu też jakby się odciąć, zupełnie inaczej popracować, taki oddech mieć, wyjść na miasto, a ja potrzebuję z miasta do domu. Także my mamy podobnie, słuchajcie, ale w dwie inne strony. Chociaż czasami Natan stwierdza, że przy obecnej cenie paliwa woli pracować w domu, bo ceny się już, słuchajcie, robią chore za różne rzeczy, które po prostu pozwalają wam przemieszczać się z punktu A do punktu B, albo coś po prostu kupić do jedzenia, no bo nie oszukujmy się, ale ceny po prostu rosną. I właśnie dlatego, słuchajcie, kiedyś jak oglądałam storkę Oliwii, w związku z Polskim Ładem i tak dalej, Oliwia zupełnie jakby zmieniła tryb w firmie, tak aby ceny biżuterii nie wzrosły względem jakby jej wydatków na firmę, i to jest bardzo fajne. To w ogóle bardzo szanuję, że powiedziała o tym, że to było dla niej jakby tematem, który musi poruszyć u siebie na mediach społecznościowych, no bo tak naprawdę wszystkich dotykają różne, słuchajcie, zmiany. Ale to tak, wiecie, tak mimochodem wam mówię, bo mnie to po prostu ciekawi. Ja w ogóle jestem taka, że lubię, jak ktoś po prostu coś powie, policzy, poda cenę, a nie tylko mówi, że coś ma, że coś jest fajnego, tak? W przypadku, no nie wiem, jakichś tam droższych toreb czy coś, mnie to zawsze ciekawiło, ile one kosztują, czy mnie na to stać. Każdy nie chciał powiedzieć, bo się bał krytyki. No i właśnie u mnie czegoś takiego nie ma, ja wam mówię i wtedy jakby wiecie, czy się decydować, czy nie, albo że teraz musimy kupić, bo za rok będą droższe. Zdjęłam, słuchajcie, biżuterię, bo wam chciałam pokazać nowe bestsellerki. Właśnie, bestseller to jest, słuchajcie, model, bez którego ja żyć nie mogę. Mam też nową bransoletkę, to jest ta papuga, tak? To jest, słuchajcie, ten model, który wam się bardzo podobał z uwagi na kolorki, a latem zwłaszcza szukamy takich soczystych kolorów, żeby coś się działo, do białego, do czarnego, też fajnie to wygląda, a jednocześnie stwarza efekt takich dodatków z miłym akcentem kolorystycznym. I zobaczcie, tutaj na przykład mam coś takiego. Nie wiem, czy widzicie,
muszę sobie zawsze tak akcentować na dany fragment. Fajnie to wygląda. Ja go zaraz będę miała jeszcze krócej, bo ja, słuchajcie, bestsellerki to lubię mieć w ten sposób, jak taki choker. I mam bestsellerek pomarańczowy. I to jest, słuchajcie, fajny model, który Wam będzie pasował do bieli. Idealnie wręcz, do czerni. Więc będzie uzupełniał wszystkie inne kolory, a jednocześnie będzie takim akcentem, który się będzie po prostu wyróżniał. Także już Wam coś pokazuję. I bestseller ma takie fajne zapięcia, że możecie w każdym momencie go zapiąć, bo tutaj jest taka pancerka jakby. No i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. No tylko mówię, ten jest dla mnie, no totalnie nie lubię tej długości, ja lubię tą długość. Widzicie? Super to wygląda. I do tego możecie sobie przepleść cytrynem. I wtedy to się fajnie zgrywa, bo cytryn po prostu jakoś tak ciągnie w dół tą całą stylizację. Wyciąga bardzo ładnie, więc też automatycznie osoby, które chcą sobie wyszczuplić to miejsce, to jak najbardziej polecam ten cytryn, bo można go dłużej po prostu sobie zawiesić. No i słuchajcie, kilka pierścionków też zamówiłam. To mnie niezwykle cieszy, bo ja nie mogłam się przekonać do takich pierścionków. Zobaczcie, one po prostu wyglądają świetnie. Pierścionki u Oliwki to po prostu są tak ładnie zrobione, że Wy macie ochotę cały czas sobie gdzieś tam przemycać do stylizacji. I na przykład, zobaczcie, mamy z czarnym turmalinkiem. No super, to wygląda czadowo, bardzo delikatnie. W ogóle jak ja widzę Oliwkę, jak jest obwieszona wszystkimi swoimi rzeczami, no tak, to jest żywa wizytówka, słuchajcie, Pulki, to pewnie same przyznacie. Zobaczcie, tutaj mamy, o, coś takiego, więc już coś się zaczyna dziać. No i jeszcze dokładacie na przykład do czerni złoto z zielenią, przekręcacie sobie i zielone na przykład bestsellery, biały bestseller ze złotem. I macie gotową stylówkę. I słuchajcie, coś do Was mówię, coś tu się dzieje, coś Was zawsze ciekawi, podpytujecie skąd. Także to co? No i mam łańcuszek do okularków. Też z pomarańczem, więc to jest super stylówka na wakacje. Ja powiem Wam szczerze, że namawiam na Tanasz, byśmy jeszcze gdzieś polecieli. Wiem, że ceny są z kosmosu, właśnie, bo cen to wakacje. Ja, jak wracaliśmy na lotnisko, to ktoś się wypowiadał na temat tego, że niedługo, jeżeli ceny będą cały czas tak rosły, to za rok nie będzie po prostu ludzi stać coś na wyjazd, no bo ceny są naprawdę ogromne, ogromne teraz wyjazdów, nieporównywalnie wyższe niż rok temu. No i słuchajcie, edycja limitowana, takie limitki to są po prostu przepiękne oliwki Aqua. Aqua jest, słuchajcie, no przepiękna. Przepiękna, to jest taki wyjątkowy naszyjnik, który można było kupić. Później Oliwka wrzuciła taką partię, która na przykład, nie wiem, ma gdzieś tam, ale to Wam też nie przeszkadzało absolutnie, jakąś tam gdzieś tam kropeczkę, ale wypuszcza jakby do sprzedaży takiej typowej, nienaruszone w żaden sposób kamienie, takie wręcz się nieskazitelne. No i uprzedziła, że kilka sztuk będzie dodatkowych z plamką. Ja, słuchajcie, nie zdążyłam po prostu zamówić, no i teraz mi się udało i jak najbardziej, słuchajcie, ja nic nie widzę, także dla mnie, słuchajcie, super. Także kuleczka odpalona, bransoletkę sobie zaraz, jak mi się naładuje zegarek, założę. Ja cię będę obwieszona w ten sposób. Tylko sobie może zmienię stylówkę, nagram dla Was też film i jednocześnie tego vloga. Napiję się kawy. No, i no dobra, ale przechodząc do tego, co się nam wczoraj przytrafiło, muszę Wam powiedzieć, że to daje mi naprawdę do myślenia, jak traktują nas specjaliści w Polsce, bo globalnie, patrząc na służbę zdrowia, jak ona wygląda gdzieś za granicą, chociaż powiem Wam szczerze, że tak naprawdę zawsze gdzieś coś nie styka. Natomiast ja, pracując w usługach, w sprzedaży, teraz jako marketing manager, nauczyłam się naprawdę pewnych ról, które są w danym stanowisku. Ja uważam, że tego się trzeba trzymać. Jest rolą byciem nauczycielem, jest rolą byciem dyrektorem i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to są różne stanowiska, aczkolwiek im wyżej, tym naprawdę, uwierzcie mi, coś się magicznego dzieje, że człowiek zaczyna się wywyższać i tak dalej. Ja na przykład jestem osobą, która często może być odbierana za to, że się dopytuje. Nie wiem, czy czepia, ale że gdzieś tam kontroluje dane sytuacje, no bo ja muszę wiedzieć, żeby na przykład przekazać dalej, wyżej pewne informacje. Ale staram się trzymać tych ram, tak? Staram się trzymać zawodowo, profesjonalnie, prywatnie, wiadomo, troszeczkę luźniej. No są różne sytuacje, do których się trzeba dostosowywać. Natomiast służba zdrowia nie potrafi. Ja na przykład wczoraj, słuchajcie, byłam z Ksawciem u laryngologa prywatnie, bo już wszystkie, które kroki podejmujemy, są w kierunku właśnie wizyt prywatnych, z uwagi na czas, na tempo pracy, które chcemy z Ksawciem jakby trzymać, ponieważ Ksawcie ma stwierdzony opóźniony rozwój mowy z uwagi na
inne infekcje, które go cały czas gdzieś tam dopadały, ma powiększony migdałek i przez to ciężko było rozbudowywać słownik. To pewnie zauważyliście, jak Stasio często mówi. Dajmy, słuchajcie, chłopczykowi szansę. Ja jestem też, słuchajcie, po specjalizacji logopedycznej. Ja uważam, że jest to idealny czas, żeby nad takim dzieckiem zacząć też mocno pracować. Dałam mu czas, żeby się rozwinął na swój własny sposób, natomiast pewne infekcje, których nie dało się przewidzieć, spowodowały to, że musimy szybciej działać. Jestem jak najbardziej tego świadoma i też z Natanem naprawdę mocno pod tym kątem działamy, żeby miał 2 razy w tygodniu logopedę, a to, powiem Wam szczerze, w obecnych czasach jest bardzo kosztowne, jak się okazuje, plus wszystkie badania ma prywatnie porobione i właśnie w związku z tym byliśmy wczoraj u laryngologa, żeby wszystko sprawdził, endoskopem i tak dalej, i później ma wizytę neurologopedyczną i bardziej dalej będzie ukierunkowywane przez logopedę właśnie 2 razy w tygodniu, więc już jest klinika, wszystko, specjaliści są ustawieni, ale potrzebowałam właśnie tego jednego badania. Słuchajcie, jest to ordynator, słuchajcie, w szpitalu. Jest to osoba, która bardzo jest polecana przez branżę logopedyczną, aczkolwiek zawsze jest podkreślone, że jest to osoba bardzo specyficzna i to jakby wczoraj doświadczyłam. Słuchajcie, nigdy nie spotkałam osoby, która... mężczyznę, no bo tutaj, nie oszukujmy się, szowinizm występuje u mężczyzn, którzy nie potrafią właśnie rozmawiać z kobietami, chcą im pokazać, że są głupsze, że no nie, kobiety nie mogą się odzywać sobie do mężczyzn, że one mają zupełnie inną wiedzę i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że ponad 60% osób w Polsce prowadzi biznesy i są to faceci, kobietom się często daje to mniejszą szansę na rozwój, ale uwierzcie mi, kobiety są siłą. No i wracając do tematu szowinizmu, już w momencie, kiedy usiadłam z Ksawciem i wzięłam go na kolana, już było stwierdzenie, u mamusi, no to zobaczymy. Stwierdziłam, okej, nie zapaliłam się wtedy lampka, no Ksawcie ciężko było wykonać to badanie, bo to jest jednak endoskop i tak dalej. Szarpał się, no ale zdjęcia były porobione, można było stwierdzić, co się mu dzieje. Ma 4 rzeczy stwierdzone, powiększone oczywiście migdałek, nieżyt tam trąbki słuchowej, zapalenie i jeszcze 2 inne rzeczy, tak? Też ma podwójny, słuchajcie, języczek. No i dalej będziemy działać sobie jakby lekami i tak dalej, bo do zabiegu się Ksaw się nie kwalifikuje na ten moment jeszcze, aczkolwiek jest na takim dobrym etapie, gdzie można to naprawdę skontrolować. No i okej, okay, ale to już wiem, słuchajcie, po tej jakby wielkiej aferze, ale usiadłam z panem doktorem i zaczęłam się dopytywać. No to co się dzieje, to możemy w takim razie już porozmawiać. Cisza. W opiniach na temat tego lekarza jest to, że nie odpowiada na pytania. Bardzo chcę pokazać rodzicom, że zaniedbują swoje dzieci i tak dalej, i tak dalej. To są takie wyraźne opinie i to są takie doraźne, takie naprawdę dobitne teksty. Plus oczywiście, że krzyczy, że jest nieuprzejmy. Ale ja o tym nie wiedziałam, tylko wiedziałam, że jest specyficzne, bo ja nie czytam jakby opinie, tylko korzystam z porad osób, które pracują w danej branży i jakby się też no polecają, bo lekarze są specyficzni, więc jakby okej, okay, zdaje się na to, że ktoś ma wiedzę, jest kompetentny w tej dziedzinie i wraz jakby z upływem czasu jest też bardziej doświadczony. Okej. Okay. Coś mi tam rozpisał, coś powiedział pod nosem, no to chyba wszystko pani zrozumiała. To był tekst do mnie, do mamy, która się stresuje dzieckiem. Ja mówię, nie, panie doktorze, ja nie zrozumiałam jakby przekazu. Nadal nie wiem, co się mojemu dziecku dzieje. Czasami jakieś wskazania, jakby porozmawiamy na ten temat, ponieważ ja nie uzyskam w zasadzie żadnej informacji, a to, jak mi pan przekazał to, co przed chwilą rozpisał, w ogóle do mnie nie dociera. No i... że to jest dziwne, że ja nie zrozumiałam, że jak pani mogła tego nie zrozumieć, co się stało? No chyba ja wszystko powiedziałam jasno i to był taki ton, ja nie przerysowuję, to był taki ton. Ja wiecie, że jestem spokojna, despacito, wszystko jakby ugodowo załatwiamy. No i to już dla mnie była, słuchajcie, to już był ewidentny sygnał, że ten pan jest szowinistą, że nie chce z kobietą rozmawiać, że chce jej pokazać, że ona jest nierozumna. I tak, i powiedziałam, że ja w takim razie nie życzę sobie takiego tonu, żebym chciała, żebyśmy się skoncentrowali, skupili na danej informacji, żebym ja wyszła z tego gabinetu jakby usatysfakcjonowana moją wiedzą, co robić dalej, gdzie się kierować dalej. On powiedział, że jest absolutnie wykluczone, przecież on mi już wszystko powiedział, o czym my rozmawiamy. Wstał, powiedział, że się pokłania w pas, powiedział, że dziękuję, że uznaje wizytę za nieważną. No to stwierdziłam, że okej, to w takim razie proszę mi dać zalecenie, ja chętnie zapłacę tą wizytę, ale ja muszę się dowiedzieć, że usiądźmy na spokojnie, porozmawiajmy. Absolutnie nie.
Absolutnie nie. W sensie Nathan był obok. Powiedziałam, że dziecko czekało, słuchajcie, 1,5 miesiąca na wizytę. A co mnie to obchodzi? Proszę Pani, co mnie to obchodzi? Pani pójdzie do kolejnego specjalistę. Będę czekać 2 miesiące? Oczywiście. Ja nie uznaję wizytę za nieważną. No i widzicie, no to jest właśnie to, że Wam zależy na tym dziecku, że się staracie. Tak naprawdę, no mówię, abstrahując od tego, że dla nas koszty związane z jakby działaniami, które podejmujemy, są w ogóle nieistotne. Tylko chodzi o to, żeby mieć czas, żeby wygenerować ten czas, żeby iść z tym dzieckiem, żeby ono nie było zmęczone. W sensie godzinę czeka, o 21 weszliśmy na badanie. Czekaliśmy przed budynkiem. Czyli już było chłodno. Weszliśmy, była klimatyzacja. No serio, no naprawdę. Ja już powiedziałam, że po prostu Ksasia ma tydzień murowany w domu. Na szczęście jest okej. Ale wytłumaczcie mi jedną rzecz. Jak idziecie do specjalisty, taki specjalista już dobra, no bierze tą kasę, ale widzi, że ci rodzice są zestresowani. To tak jak na egzaminie na prawo jazdy. W sensie, no ja wiem, że ci egzaminatorzy widzą. Jak są normalni, to widzą, że to jest stres. Dobra, zgas, dwa razy zgas, trzeci, dam tej dziewczynie szansę. No nie, tej szansy u lekarzy nie ma. Nie zrozumiesz to nara. I to mnie strasznie boli. Powiem Wam szczerze, że ja zauważyłam ten jakby szowinizm, no bo to muszę nazwać rzeczy po imieniu, w momencie, kiedy ten lekarz zaczął się odzywać do Nathana. Z Nathanem usiadł normalnie, zaczął mówić do niego wyraźnie, zaczął mówić mu, co się dzieje z dzieckiem, jakie są wskazania. Mimo że ja zadawałam bardzo, bardzo podobne pytania, i nie miałam wcale żadnego krnąbnego tonu i w ogóle. Po prostu ja jestem osobą, która po prostu konkret, tak? Z kimś rozmawiam, ustalam coś konkret, kiedy, gdzie, ile. No nie. I za tym się dogadał. Ja szczerze wyszłam i naprawdę się popłakałam. Powiem Wam szczerze, po prostu... I to jest to, właśnie to, że się... I wtedy ja miałam taki moment, że okej, bądź mądrzejsza. Po prostu Nathan mi jakby kazał, odsuń się od tej rozmowy, jakby odpuść. Odpuść, ja będę grał swoją rolę, tak? Bo o tym też rozmawialiśmy, że po prostu graliśmy swoją rolę. Chcieliśmy uzyskać tą wiedzę, iść dalej i mieć tego człowieka w dupie. I to jest hit. I najlepsze jest to, że musimy się spotkać z nim za 3 miesiące. Nie wiem, muszę się zorientować, coś u neurologa pyta, jak to wygląda, czy ja mogę iść do innego specjalisty, ale on czuje się Bogiem. On się czuje Bogiem w swojej dziedzinie, że ma taką wiedzę i że może nam tą wiedzę dozować. To jest hicior, słuchajcie, naprawdę hicior. Ja daję Wam tylko przykład takiej sytuacji, bo ja absolutnie nie chcę powiedzieć, że nie wiadomo, kim ja jestem, że ja tam przychodzę, że ja mu płacę. Nie, bo słuchajcie, każdemu specjaliście się płaci. Ale jak ja zostałam potraktowana jako kobieta, wiecie, to jest hit. Że ja pierwszy raz poczułam, że rozmawiam z szowinistą. Mimo że tak jak mówię, byłam w różnych, na różnych stanowiskach w banku, teraz jestem na jakimś określonym stanowisku, kontroluję różne rzeczy, sama siebie kontroluję gdzieś tam zawodowo. Nigdy nie spotkałam takiej osoby, która mnie tak potraktowała, zwłaszcza u mężczyzn. Ja bardzo lubię, sobie cenię mój kontakt z mężczyznami, bo jest naprawdę na wysokim poziomie. To jest szanowanie się, elastyczność, fajnie, taka kokieteria niekiedy, że fajnie pokazać, że jest Pani piękną kobietą, Pan jest naprawdę wspaniałym specjalistą, fajnym też mężczyzną, fajnym kolesiem, ale taka gra, wiecie, taka zabawa trochę, tym jak możemy się zachować, wejść w jakąś rolę i tak dalej. Fajnie, fajnie naprawdę siebie też jakby kontrolować i się cały czas zawodowo też rozwijać. Ja to bardzo sobie cenię. I w momencie, kiedy widzę osobę, która powinna wejść w rolę, czyli powinna być kompetentna, miła, no ja widzę to, słuchajcie, po różne badania, które ostatnio miałam, tych bardziej komfortowych, tych mniej komfortowych, jak lekarz może pokazać swoją wiedzę i jak może pokazać to, że jest naprawdę profesjonalistą, nawet w tematach typu jakichś gastrycznych i niegastrycznych i jakichś takich nieprzyjemnych, albo takich, wiecie, krępujących. Chociaż ja uważam, że żadne badanie nie jest krępujące, po prostu idziemy do specjalisty, robimy co mamy robić, dostajemy diagnozę, idziemy dalej i się jakby leczymy, kontrolujemy i tak dalej. Także powiem Wam szczerze, że mnie się już nawet nie gotuje w środku, bo wczoraj po prostu już wybuchłam, już te emocje, herbatki uspokajające i tak dalej poszły w ruch. Ale to, jak widzicie, jesteśmy traktowani i musimy się kajać. Tak, musimy się kajać. To jest tak, trzeba nazwać rzeczy po imieniu, że musimy się kajać, słuchajcie, żeby uzyskać jakąś wiedzę i żeby iść dalej.
No niestety, bo bym czekała, ja wiem, ja, słuchajcie, ja mogłabym, teraz mi powiedzieć, że mogłabym po prostu wyjść na pięcie, powiedzieć, zrobić mu opinię i tak dalej, ale z drugiej strony, czy ja chcę czekać półtora, dwa miesiące na specjalistę, prywatnie nawet, bo słuchajcie, w Łodzi są takie terminy, a nie, okej, okay. Gdzieś tam miałam z tyłu głowy to, że on naprawdę ma wiedzę, a no niestety charakter kiepski. Także gorzka ta kawa, słuchajcie, gorzka. No ale tak już jest, więc to jest taki, słuchajcie, vlog luźny. Nie zawsze, słuchajcie, poruszam takie tematy, ale jak już zauważyłam, że poruszam, to macie bardzo często podobne zdanie, więc jestem ciekawa, bo piszecie mi, że naprawdę się spotkałyście z różnymi sytuacjami, gdzie naprawdę walczycie o te dzieci, a jesteście po prostu, dostać taki kopy w tyłek za to, że dopytujecie, że chcecie wiedzieć, że nie przychodzicie z diagnozą z internetu, z Google, tak, że no wie pan, panie doktorze, no moje dziecko na pewno ma to i to, ja nigdy czegoś takiego nie robię, naprawdę... Po wielu specjalizacjach wiem, że ten specjalista jest po prostu mądrzejszy, tak? Tak jak ktoś mnie pytał o montaż filmu i tak dalej, no to ja mu wtedy mogę doradzić. I gdzieś tam mam tą wiedzę, tak? Marketingową również. Ale też nigdy jakby nie uważam, że moja wiedza jest ta ostateczna, tak? No i tutaj taki ząg. Wow, wow, powiem wam, że wow. To mnie zawsze szokuje. Zawsze szokuje. No, ten vlog jest taki specyficzny. Ale słuchajcie, po to jest właśnie to, co ja uważam tą drugą stroną medalu. To jakie my sobie możemy przyjemności dzięki naszym jakby wyrzeczeniom, jakim decyzjom możemy sobie dostarczyć, tak? Czyli na przykład ja teraz, powiedzmy, po tym długim, ciężkim dniu, po tej ciężkiej sytuacji mogę usiąść i porozmawiać z Wami, wyciągniemy sobie wspólne wnioski, pójdziemy dalej, tak? Będzie kolejny fajny film i Wy też się odetniecie dzięki tym filmom YouTube'owym i tej tematyce, także pokażę Wam dzisiaj, co, słuchajcie, do mnie przyjdzie, bo już, już dostałam cynk z Beautyfly, że słuchajcie, są nowe urządzenia. I też na nie czekam, bo chciałam już jeść mnie przed weekendem, żeby Wam już tak po kolei pokazywać. A miałam wstępną informację, że będzie dopiero paczka wysłana w poniedziałek, ale nie. Wszystko dotarło, słuchajcie, na produkcję i już do sklepów online, stacjonarnych, chyba stacjonarnych też. Także bezpośrednio będę Wam dawała znać. Także no to jest właśnie ta druga strona medalu, że okej, jest życie, jakie jest, ale gdzieś tam te kolejne działania, które sobie podejmujecie, są bardzo pozytywne i to jest właśnie to, że macie ciężko czasem w pracy, ale wejdziecie na tego YouTube'a i sobie kupicie ten super wypasiony krem, kupicie sobie bransoletkę, pójdziecie na fajne wakacje i zapomnicie o tym albo kiepskim szefie, albo kiepskim lekarzu, albo nie wiem, o koleżance, która po prostu Was irytuje na maksa i jak wchodzicie do pracy, to o Jezus, idę sobie zrobić kawę. Także tak, tak, no tak to jest, słuchajcie. No trzeba jakby mieć z tyłu głowy, że ja jestem mądrzejsza, jestem fajniejsza, albo po prostu wszystko na luzie. Także nagram film, który sobie zaplanowałam i później pójdziemy po ksawcia. Ma obiecaną wizytę na poczcie, bo muszę, słuchajcie, wysłać umowę. Archaiczny sposób, no ale muszę. Ja wszystko, słuchajcie, generalnie od lat już działam online, ale jak po prostu trafi, słuchajcie, coś, co ja muszę wysłać na poczcie, to aż mnie krew zalewa, że ja tam w dzisiejszych, obecnych czasach muszę iść, no ale tak jest. Także posprzątam, słuchajcie, tutaj wstępnie ogarnę i mam nadzieję, że paczka z Beautyfly przyjdzie, to Wam pokażę. Kuleczka dzisiaj mi bardzo poprawiła humor, także się obwiesiłam i działam. No, muszę Wam powiedzieć szczerze, że widzę, że będzie to testować, ale słuchajcie, na to czekałam. Na nową szczoteczkę soniczną, bo ja po prostu kocham Be Clean. To jest wersja Pro i to jest taka seria w kolorze beżu, kości słoniowej. Słuchajcie, no przepiękna, przepiękna jest ta szczoteczka. Cudownie będzie wyglądać w Waszych łazienkach, no również w mojej, bo ja uważam, że to jest chyba najlepsza szczoteczka, jaką ja miałam. Mam wersję niebieską i właśnie chciałam sobie zmienić na tą wersję elegancką. No cudowna, cudowna. Ta niebieska, słuchajcie, poleci do Natana, bo jest też fajna, uniwersalna, a ona sobie też mówi, że lubi oczyszczać buzię szczoteczką soniczną, także będziemy mieli dwie. Już tak przetestowałam ją. Ona jest z taką serią, z taką jakby opcją podgrzewania skóry, dzięki czemu lepiej po prostu usuwa się brud, zabrudzenia, zakurzenia, wszystko, słuchajcie, ze skóry i ona jest przepięknie wtedy oczyszczona. Więc to. Słuchajcie, pojawił się nowy masażer do
do skóry pod oczami, to jest Biloki, z tego co pamiętam. On jest właśnie soniczny chyba. No, dziewczyny, zobaczymy, tak? Wszystko wam oczywiście powiem. Coś, o co mnie mocno pytacie, czyli to nowe urządzenie z 24-karatowym złotem, prądami EMS, także ono będzie działało nie tylko powierzchniowo, ale wręcz przeciwnie, właśnie w te głębsze partie naszego ciała, które się zdecydowanie ciężej ujędrnia. Także no, wow. Wow, wow, wow. Dużo, słuchajcie, nowości. I oczywiście coś, co my dziewczyny uwielbiamy, czyli tym razem bańka, ale elektryczna. To jest podgrzewająca bańka elektryczna, która ma chyba 6 poziomów pracy, czyli Bimodelo. Nie no, dziewczyny, po prostu ja muszę wam powiedzieć, że my będziemy już pukły całe życie. No, my się w ogóle nie zestarzejemy. I to jest, słuchajcie, coś, co turbo was zainteresuje, zwłaszcza jeżeli chodzi o oszczędność, którą możecie mieć w domu, a wykorzystując urządzenie gabinetowe, czyli Bihydrapel. I to jest, słuchajcie, oczyszczenie wodorowe, z tego co pamiętam. Tak, Hybrabrazja. Już wam pokazuję. Niech mi się to, słuchajcie, przybliży, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Skuteczna walka ze zasuchą skórą, trzy końcówki czyszczące, wygładzanie i maksymalna regeneracja skóry. WOW, tyle wam powiem. Ale ja też czekałam na jeszcze jedno urządzenie z Beautifly i które po prostu odpalam wieczorem, bo ja już po prostu nie mogłam się doczekać, ja chciałam w ogóle kupić, no bardzo chciałam to, słuchajcie, zamówić, czyli B-Skin Body. To jest masażer, który ma różne końcówki, no tutaj akurat nie widać, ale no po prostu sztos. Także dziewczyny, będziemy testować, ja wam dam oczywiście znać. Wow, jestem w szoku. Także tak, ja się, słuchajcie, przybrałam, też dla was szykuję ulubieńców, także będziecie miały wszystko po kolei wyjaśnione, co jak stosuję, używam. Będzie pielęgnacja, także myślę, że tutaj naprawdę dziewczyny będziecie miały full service. Wow, będziemy się modelować, to jest coś, co ja bardzo lubię. Ja muszę wam powiedzieć szczerze, że ja się bardzo wkręciłam w masażery, w ogóle w gadżety, urządzenia. A co jest, słuchajcie, też nietypowe, co mnie bardzo mnie mocno zaskoczyłyście, to to, że ja już wiedziałam, że będą nowe urządzenia z Beautifly, ponieważ właśnie rozmawialiśmy na ten temat, co będzie, co... Ja na przykład w ogóle kilka miesięcy temu rozmawiałam na temat bańki elektrycznej, że to w ogóle był strzał w dziesiątkę, jeżeli Beautifly by się tak mocno rozbudowało pod kątem pielęgnacji ciała i jakby w tym kierunku też idzie Beautifly teraz, ponieważ no, przygotowanie naszej skóry to jest jedno, jeżeli chodzi o skórę twarzy, ale ciało jest niezwykle ważne. Ja się przekonałam o tym, że można w domowym zaciszu naprawdę pięknie wymodelować ciało i można nad tym pracować na bieżąco, a takie urządzenia jeszcze, słuchajcie, mają no, większą moc niż, nie wiem, bańka taka tradycyjna, także wow, bo działamy na różnych poziomach tkanek. Co jest ważne, to to, że to już jest dostępne, także możecie sobie zamówić, możecie razem ze mną testować. No i to jest coś, co też mnie zaskoczyło, co nie dopowiedziałam. Ja dostawałam, słuchajcie, mnóstwo od rana wiadomości, w zasadzie od poniedziałku, albo tak, od poniedziałku, albo od środy, kiedy Beautifly w ogóle rozszerzyło asortyment. Czy ja już używałam, bo chciałam się zamówić, ale po prostu nie wiecie, który i co polecam. Także no bardzo dziękuję wam za zaufanie, bo ja wiecie, że na bieżąco testuję, ja naprawdę tak solidnie testuję te urządzenia i bardzo dużo też rozmawiałam z Beautifly na temat funkcjonalności, co mnie też mocno cieszy, bo ja realnie wiem, co się dzieje, jak się też marka rozwija, w którą stronę, i to mnie niezwykle cieszy, że idzie w taką stronę, która mnie niezwykle pasjonuje, jeżeli chodzi właśnie o pielęgnację ciała w domu, bo ja lubię swoje spalić Netflixa i po prostu sobie posiedzieć, odpocząć i jednocześnie mam przyjemność z pożytecznym. Także co, dziewczyny, modelujemy się, masujemy, dbamy o siebie na bieżąco. Ach, i się nie denerwujemy. Nie denerwujemy się, także taki szybki, luźny vlog domowy. Muszę iść z Morisem tutaj na spacer, no, jutro go kąpę, bo Ksawery chciał oczywiście w tym uczestniczyć. Więc jak będzie ciepło, to po prostu wystawię Morisa od 11 na balkon, wyschnie mi szybko, nie przeziębi się przy okazji. No i co, działamy dalej, we wtorek mamy z Kasiem właśnie wizytę u neurologopedy. Bardzo się cieszę na tą wizytę, bo chcę po prostu już od A do Z porozmawiać, dopytać się. Podobno bardzo fajna specjalistka, ciężko się do niej dostać, więc w ogóle nam się zwolnił termin, słuchajcie, z września. Ja mówię, tak, biorę, bo chciałam w ogóle od rana jakoś bardziej, ale no nie, jak usłyszałam, że termin z września się zwolnił, to tym bardziej, słuchajcie, korzystam, lecę, pędzę. Także co, ja się z wami żegnam, ściskam was cieplutko i do zobaczenia w kolejnym vlogu, trzymajcie się, cześć!